Cześć, witam Was na kanale Piekło jest tu. Mój dzisiejszy podcast nosi tytuł Winny czy nie? Przygotowałam dla Was sprawę, jakiej chyba jeszcze na moim kanale nie było. Wydała mi się interesująca ze względu na to, że wyrok, jaki zapadł, przez wielu wciąż uważany jest za niesprawiedliwy. Dlatego, że zdaniem najbliższych osoby skazanej za zabójstwo, zarówno na etapie śledztwa, jak i później w procesie, doszło do wielu zaniedbań, które skutkowały niesłusznym skazaniem. Tego możemy się już domyślić na podstawie tytułu odcinka. Od tragicznych wydarzeń w tym roku, całkiem niedawno, bo zaledwie 2 tygodnie temu, minęło już 19 lat. Przez te wszystkie lata bliscy skazanego walczą o sprawiedliwość dla niego. Zdaniem sądu sprawiedliwość już się wydarzyła i właściwy człowiek odbywa słuszną karę za swój czyn. Czy w 2003 roku, kiedy doszło do tragedii, oskarżono o zabójstwo niewinnego człowieka? Pomylili się śledczy, prokuratura i sąd, czy mylą się ci, którzy wciąż widzą więcej wątpliwości niż faktów? Czy dowody, jakie znaleziono przeciwko skazanemu, faktycznie były tak niezbite, aby wymierzyć mu tak surowy wyrok? Na te pytania, po wysłuchaniu dzisiejszego odcinka, zapewne każdy z nas będzie potrafił sobie w głębi duszy odpowiedzieć. Jednak nikt nie otrzyma pewnej odpowiedzi. Historia wydarzyła się 11 listopada 2003 roku w Kielcach. Późnym wieczorem, właściwie w okolicach północy, a więc już w nocy, policjanci otrzymali wezwanie, dokładnie w miejsce, gdzie znajdował się wiadukt kolejowy w okolice ulicy 1 Maja. Miejsce to było okryte złą sławą z tego względu, że często dochodziło tam do napadów na przypadkowych ludzi. Bandyci, zwłaszcza pod osłoną nocy, atakowali przechodniów, chcąc ich okraść. Ofiarami takich kradzieży zazwyczaj padały kobiety. Złodzieje wyrywali im torebki, a zdarzało się to głównie wieczorami, kiedy zapadała już ciemność. Takich sytuacji było tam wiele, pomimo że wiadukt był bardzo dobrze oświetlony i kręciło się zarówno na nim, jak i pod nim, czy ogólnie w jego okolicy, wcale nie tak mało ludzi i rzadko kiedy zdarzało się, aby nie było żadnych świadków takich napadów. I podobnie było właśnie 11 listopada 2003 roku, gdy policjanci odebrali telefon z informacją o kolejnym incydencie na tym wiadukcie. Dzwoniący twierdził, że przed chwilą doszło tam do tragicznego w skutkach spotkania 3 osób. Z wiaduktu, z 10 metrów wysokości, zrzucona została młoda kobieta. Gdy świadkowie zdarzenia dobiegli do ofiary, ta leżała na ziemi, nie dając żadnych oznak życia. Karetka wezwana do nieprzytomnej kobiety pojawiła się na miejscu 8 minut po zgłoszeniu, choć świadkowie później wspominali, że czas dłużył się w nieskończoność i mieli wrażenie, jakby trwało to znacznie dłużej. Gdy załoga pogotowia znalazła się już przy poszkodowanej, okazało się, że kobieta nie oddycha, a jej serce nie bije. Policjanci, którzy też znajdowali się już na miejscu, zamiast zająć się swoją pracą, czyli przesłać świadków czy zabezpieczyć teren tak, aby nikt na niego nie wchodził i tym samym nie zacierał śladów, przyglądali się czynnościom wykonywanym przez ekipę ratunkową. Kobieta była reanimowana przez kilkanaście, może nawet kilkadziesiąt minut, aż w końcu udało się przywrócić jej funkcje życiowe. Kiedy policjanci zamiast zająć się swoją pracą, jakby nie zdając sobie sprawy z tego, że sytuacja jest naprawdę poważna, stali nad nieprzytomną, walczącą o życie kobietą, do świadków zdarzenia, tych, którzy wezwali pomoc, czyli do kobiety o imieniu Magda oraz jej chłopaka Kamila, podszedł jakiś mężczyzna, który z początku wydawał się być przypadkowym przechodniem, podobnie jak i oni. Nie przedstawił się, ale para znała tego mężczyznę, a przynajmniej kobieta znała tego mężczyznę. Był to młody człowiek przed 30, który znany był z drobnych kradzieży i nie cieszył się najlepszą opinią w okolicy. Do kobiety, którą znał z widzenia, bo w przeszłości mieszkał w jej bliskiej okolicy, skierował swoje kroki po to, aby wypytać ją, co tutaj się stało i przede wszystkim, co ona widziała. Kobieta, której podejrzany typ zadawał te wszystkie pytania, kątem oka zauważyła, że inny mężczyzna chowa się w oddali za filarem wiaduktu i przygląda się jej.
Wydawał się być zdenerwowany, tak jakby niecierpliwie na coś czekał. Kobieta nabrała podejrzeń co do niego, ponieważ wydawał jej się być znajomy. Jednocześnie czuła spory dyskomfort natarczywością tego, który próbował dowiedzieć się od niej, czy widziała coś istotnego, a więc postanowiła zwrócić się do swojego chłopaka o pomoc. Ten podbiegł do policjantów, wciąż stojących bezczynnie przy ofierze, i poskarżył się na to, że ktoś zaczepia jego dziewczynę. Jeden z funkcjonariuszy, choć niechętnie, to odszedł od miejsca tragedii i interweniował w sprawie nachalnego przechodnia. Inny też w końcu postanowił wykonywać swoją pracę i zajął się przesłuchiwaniem Magdy i Kamila. W czasie, kiedy podejrzany mężczyzna rozmawiał z funkcjonariuszem, drugi z mężczyzn, ten, który z dystansu przyglądał się sytuacji, wychylił się zza filaru i dołączył do, jak się okazało, swojego kolegi. Mężczyźni byli w tym miejscu przypadkiem, ale nie mogli przejść obok tego zamieszania obojętnie, zatem postanowili zaczerpnąć trochę informacji od osób znajdujących się w pobliżu tego miejsca. Żadnych innych powodów zaczepiania Magdy nie było. Policjanci takie tłumaczenie zaakceptowali, ale przezornie postanowili tych mężczyzn jeszcze wylegitymować. Żaden z nich nie miał przy sobie dokumentu potwierdzającego tożsamość, ale bez problemu podali swoje personalia funkcjonariuszowi, a później mogli już spokojnie odejść. Wkrótce reanimacja ofiary została zakończona. Akcja serca została przywrócona, zatem czym prędzej postanowiono odwieźć ją do szpitala, gdzie lekarze mogliby zająć się ratowaniem jej życia. Wówczas zarówno ekipa pogotowia, jak i policjanci byli pełni nadziei, że to, że akcja serca została przywrócona, to dobry znak, że uda się uratować jej życie. Kiedy karetka na sygnale ruszyła do szpitala, na miejscu zdarzenia zostali policjanci, którzy mogli się w końcu całkowicie skupić na tym, co istotne, i zabrać do pracy. Przesłuchiwanie świadków zdarzenia trwało przez kilka kolejnych godzin, aż do rana, bo puszczono ich dopiero w okolicy godziny 5. Kamil i Magda byli przypadkowymi osobami, które znajdowały się pod wiaduktem, a właściwie z boku wiaduktu, tuż przy schodach prowadzących na górę, w momencie, gdy na wiadukcie toczyła się ożywiona dyskusja kobiety i dwóch mężczyzn. Z kontekstu i pojedynczych słów, jakie udało się świadkom usłyszeć, wynikało, że kobieta nie znała tych mężczyzn i na pewno nie przebywała w ich towarzystwie dobrowolnie. Oni zaatakowali ją od razu, gdy tylko weszła na górę po schodach. Choć szli za nią równym tempem, to kiedy ona znalazła się już na moście, oni przyspieszyli kroku i jeden z nich szarpnął ją za ubranie. Wystraszona kobieta odwróciła się w ich kierunku. Wtedy oni zażądali od niej, aby oddała im swoją torebkę. Jednocześnie jeden z nich ciągnął za pasek od tej torebki. Zaskoczona kobieta kurczowo trzymała swoją własność, nie dając jej sobie wyrwać. Prosiła, by zostawili ją w spokoju. Mówiła, że nie odda torebki i faktycznie trzymała ją tak mocno, że mężczyzna pomimo znaczącej przewagi fizycznej nad drobnej postury kobietą, nie zdołał jej z jej rąk wyrwać. Sytuacja zrobiła się niebezpieczna na tyle, że rozzłoszczony nieugiętością i zawziętością, a chyba jednak najbardziej krzykami kobiety, postanowił ją zarówno uciszyć, jak i ukarać. Chwycił ją w pasie obiema rękami tak mocno, że nie dała rady się wyrwać i podniósł nad barierkę zabezpieczającą. Kobieta jeszcze resztkami sił walczyła o uwolnienie. Próbowała zaczepić się nogami o tę barierkę, ale wówczas jej oprawca podniósł ją jeszcze wyżej. Także machając nogami, nie wyczuwała pod nimi już nic. Z przerażeniem krzyczała o ratunek. To wtedy świadkowie, którzy znajdowali się na dole, tuż przy schodach, zanim jeszcze zdążyli na nie wejść, usłyszeli to przeraźliwe wręcz wołanie o pomoc, a potem zobaczyli już tylko czyjąś sylwetkę spadającą z wiaduktu. Krzyk ucichł po sekundzie, gdy młoda kobieta znalazła się już na chodnikowej płycie tuż przy torach. Mężczyźni szybko ulotnili się z miejsca zdarzenia. Ruszyli w kierunku centrum miasta. Tyle udało się świadkom zaobserwować. Po kilku minutach od wyjazdu karetki spod wiaduktu policjanci otrzymali wiadomość, że niestety kobieta zmarła jeszcze przed dotarciem do szpitala. Obrażenia, jakie odniosła w trakcie upadku, były bardzo dotkliwe. Kobieta została zrzucona z wysokości równej 4. piętra w bloku, z ponad 10 metrów. W dodatku upadła na głowę, ponieważ sprawca wyrzucił ją głową w dół.
Nie jest podane do wiadomości publicznej, jakie konkretnie urazy i obrażenia miała ofiara, ale myślę, że możemy się tego domyślić. Kobietę udało się bardzo szybko zidentyfikować, ponieważ w torebce, której tak zawzięcie broniła i której ostatecznie nie oddała, policjanci znaleźli dokument, który potwierdził jej tożsamość, a mianowicie legitymację studencką. Postanowiono natychmiast udać się pod adres wpisany w ten dokument i powiadomić rodzinę kobiety o jej tragicznym losie. Mieszkanie, które ofiara dzieliła z rodziną, znajdowało się w znacznej odległości od miejsca jej śmierci. Dlaczego i po co kobieta przemierzała nocą ulicę Kielc i to w dodatku tak odległe od swojego domu? Tego nie wiedział nikt, włącznie z najbliższymi zmarłej. A kim ona była? Miała na imię Ewa i w roku 2003 skończyła 28 lat. W mediach pada informacja, że Ewa miała 29 lat. Nic szczególnego nie wyróżniało jej z tłumu rówieśników. No, może poza urodą, którą nawet policjanci w momencie, gdy ofiara była reanimowana, określali przymiotnikami typu ponadprzeciętna czy niezwykła. Ewa studiowała na Akademii Świętokrzyskiej. Wiadomo, że kobieta była raczej spokojną, normalną osobą, choć w ostatnim czasie też nieco zamkniętą w sobie. Bardzo prawdopodobne, że Ewa przechodziła przez trudniejszy okres w swoim życiu. Zaczęła się izolować od bliskich i dużo czasu spędzała w samotności. Jest znana najbardziej prawdopodobna przyczyna takiego zachowania i złego samopoczucia kobiety. Ewa mniej więcej 2 lata przed swoją tragiczną śmiercią rozstała się z chłopakiem, a według niektórych źródeł to już nawet był jej narzeczony. Rozstanie zainicjował właśnie on. Nieznane jest jego imię, ale żeby historię mi opowiadało, a wam słuchało się komfortowo, to nazwę tego mężczyznę Adamem. Nie wiadomo z jakich powodów rozpadł się związek tych dwojga, natomiast Ewa nie potrafiła się pogodzić z bolesnym końcem. W swoim chłopaku była bardzo zakochana i nie wyobrażała sobie, że na jego miejscu kiedyś może pojawić się ktoś inny. Cierpiała tym bardziej, że jej ukochany Adam niedługo po zerwaniu z nią wszedł w nową relację. Ewa co jakiś czas, pomimo że były chłopak zakończył już tę znajomość, musiała mu o sobie przypomnieć. Pisała do niego SMS-y, czasami też dzwoniła. Adam rzadko odpisywał, ale czasami mu się zdarzało. Widocznie było mu Ewy nawet żal. Minęły przecież 2 lata, a ona wciąż stała w tym samym miejscu. Jak bardzo musiała cierpieć, że nie umiała odciąć się od tej zakończonej już relacji. Adam w swoim nowym związku był bardzo szczęśliwy i zapowiadał się on na długotrwały. Ale Ewa nie potrafiła tego przyjąć do wiadomości, licząc, że jeszcze kiedyś odzyska ukochanego. 11 dzień listopada 2003 roku był dniem wolnym od nauki i pracy. Ewa spędzała ten dzień w domu, jak przeważnie izolując się w swoim pokoju. Nikt z bliskich nie wiedział, że pomimo iż jej związek z Adamem już się zakończył, ona wciąż próbowała odzyskać z nim kontakt. Właściwie ze źródeł wynika, że rodzina mało wiedziała o swojej bliskiej. Nawet jakiś artykuł podaje, że jej siostra powiedziała, że to było jej życie, że ona nie wnikała w sprawy swojej siostry. I kiedy Ewa spędzała tak czas w swoich 4 ścianach, to głównie rozmyślała o kolejnych pretekstach, aby tylko skłonić Adama do rozmowy. W ten listopadowy wieczór, właściwie to popołudnie, ale jak wiemy, słońce zachodzi już dość wcześnie, więc około 16 jest już niemal ciemno. Ewa zjadła obiad wspólnie z rodziną, a później ponownie zamknęła się w swoim pokoju i zadzwoniła do byłego chłopaka. Adam odebrał telefon, jednak nie mógł z byłą dziewczyną rozmawiać. Akurat był w drodze do swojej aktualnej partnerki. Ewa poczuła ogromny zawód, ponieważ liczyła na to, że ten wolny wieczór spędzi właśnie w towarzystwie Adama. Natomiast mężczyzna nie zbył jej tak całkowicie. Obiecał, że spotkają się za kilka dni, wtedy będzie miał więcej czasu i na spokojnie będą mogli porozmawiać. Ewa była niepocieszona, chciała koniecznie spotkać się z Adamem tego dnia. Kiedy mężczyzna, tłumacząc się, że nie ma czasu, zakończył rozmowę, Ewę ogarnął niesamowity smutek. Postanowiła poradzić sobie z nim, zapijając go alkoholem. Wzięła więc butelkę wina i kieliszek
i tak napełniała sobie ten kieliszek do momentu, aż opróżniła prawie całą butelkę. Chociaż nie jestem pewna, czy akurat tej informacji można zaufać. Ewa bowiem po tak spędzonym wieczorze przy butelce wina około godziny 18 opuściła mieszkanie, nie informując nikogo, dokąd się wybiera. Jako że nikt nie wiedział, dokąd poszła i co robiła w tym czasie, policjanci wypuścili do mediów komunikat do wszystkich, którzy mogli Ewę tego wieczoru widzieć na ulicach Kielc, aby się zgłosili i udzielili informacji. Nikt się nie odezwał. Wypijając całą butelkę wina, prawie całą butelkę wina, pewnie byłoby po Ewie widać, że jest pod wpływem. Nie da się przecież wypić niemal całej butelki wina i chodzić w takim stanie po ulicy bez wzbudzania zainteresowania. A wiadomo, że nikt kobiety wtedy nie widział, albo raczej nie zwrócił na niej uwagi. Nie udało się z pewnością ustalić, dokąd poszła. Późniejsze losy kobiety znamy już tylko z zeznań świadków i były to jej ostatnie chwile życia, a więc te na wiadukcie. To, co działo się z nią pomiędzy 18 a północą, jest zagadką. A dlaczego Ewa poruszała się pieszo, a nie na przykład komunikacją miejską? Dlaczego znalazła się w takim podejrzanym miejscu? Bo tak jak mówiłam wcześniej, wiadukt ten wzbudzał strach, a już zwłaszcza po zmroku. Bliscy Ewy twierdzili, że od wielu lat wszędzie chodziła pieszo. Nie kupowała biletów autobusowych, żeby niepotrzebnie nie tracić pieniędzy. Była oszczędna i szanowała pieniądze. Jak widać, niestety nawet kosztem własnego bezpieczeństwa. Kiedy znalazła się na wiadukcie, to było już bardzo późno. Możliwe, że autobusy już wtedy nie kursowały albo kursowały co jakiś czas, na przykład co godzinę albo dwie, bo tak właśnie działają nocne kursy. Skoro kobieta nie wydawała drobnej sumy na bilety, to tym bardziej, w jej mniemaniu, nie opłacało się wsiadać do taksówek, znacznie bardziej kosztownych. Wprawdzie wiadukt, z którego zrzucona została Ewa, znajdował się bardzo daleko od osiedla, na którym ona mieszkała, to śledczy dość szybko po poznaniu historii Ewy i przesłuchaniu członków jej rodziny zwrócili uwagę na to, że za to Adam mieszkał w niedalekiej odległości od miejsca zbrodni. Co więcej, pies tropiący, który został na miejsce przywieziony zaraz po tragedii, złapał trop i zaprowadził funkcjonariuszy właśnie pomiędzy bloki, w okolicy których mieszkał były chłopak ofiary. Trop jednak się urwał w jednej z klatek schodowych, w wejściu do windy. Co prawda nie był to blok, w którym było mieszkanie Adama, ale to samo osiedle. I śledczy pomyśleli, że to być może właśnie były partner ofiary jest sprawcą jej śmierci, skoro pies tropiący zaprowadził właśnie w to miejsce. Chociaż para świadków zeznawała, że dziewczyna zachowywała się tak, jakby nie znała mężczyzn, którzy ją zaczepili i w dodatku panicznie się ich bała, krzycząc i prosząc o pomoc jeszcze zanim jeden z nich złapał ją w pasie i uniósł nad barierki. Mimo to śledczy ruszyli tropem Adama. Mężczyzna został przesłuchany i na jego winę nie znaleziono nic. Szukano śladów DNA Ewy na jego odzieży, zabierając ją do badań, ale i to nie przyniosło żadnych rezultatów. Na miejscu zbrodni nie zabezpieczono żadnego śladu, który mógłby wskazać na to, że to on był sprawcą śmierci Ewy. Poza tym miał on alibi i nie było nim spotkanie z dziewczyną. Kiedy Ewa umierała, Adam już dawno wrócił do swojego mieszkania, ale nie mieszkał sam, a z rodziną. W dodatku mieszkanie, które zajmowała ta rodzina, było maleńkie, jednopokojowe i wszyscy spali w tym samym pomieszczeniu. Adam ze swoim bratem na łóżku piętrowym, a rodzice na wersalce tuż obok. Tak więc alibi Adama potwierdzili właśnie jego bliscy, którzy zdecydowanie zaprzeczyli, aby mężczyzna późną nocą 11 listopada 2003 roku mógł wymknąć się niezauważony z mieszkania i pójść na spotkanie z Ewą. Gdyby postanowił tak zrobić, to ich zdaniem na pewno ktoś by się przy tym obudził i to zarejestrował. Śledczy nie uznali tego alibi za jakieś szczególnie mocne, ale nie mieli podstaw do tego, żeby Adama zatrzymać w areszcie. Tak jak powiedziałam, dowodów na jego winę było brak. Co najwyżej był jakiś potencjalny motyw. Śledczy uznali, że Adam mógł mieć dość natarczywej byłej partnerki i mógł się jej chcieć pozbyć po to, aby nie utrudniała mu relacji z nową kobietą.
Natomiast poza tymi SMS-ami, które Ewa pisała do chłopaka i paroma połączeniami w miesiącu, nie była jakąś stalkerką. Nie nachodziła go, nie pisała do jego dziewczyny. Zatem to, że próbowała podtrzymać jakoś kontakt albo go w ogóle wskrzesić, mogło co najwyżej nieco irytować, ale ani nie rzutowało na obecną relację, ani jakoś szczególnie nie sprawiało, że Adam źle o Ewie myślał. A przynajmniej on tak tłumaczył. Ale pomimo braku dowodów na jego winę, wciąż pozostawał w kręgu podejrzeń. Jego alibi bowiem zostało podważone i nie wiem w jaki sposób, ale śledczy ustalili, że tego wieczoru mężczyzna spotkał się ze swoją byłą dziewczyną, a więc przynajmniej raz podczas zeznań skłamał. Śledztwo przez miesiąc stało w miejscu z powodu braku jakiegokolwiek punktu zaczepienia. Do czasu, aż z policjantami ponownie skontaktowali się świadkowie zdarzenia, Magda i Kamil. Wówczas postanowili powiedzieć nieco więcej, niż powiedzieli na miejscu tragedii. Okazuje się bowiem, że mieli oni od początku podejrzenia, że ci mężczyźni, którzy chwilę po przyjeździe karetki pogotowia i policji pojawili się w okolicy wiaduktu, później jeden z nich zaczepiał Magdę, to właśnie ci sami, którzy zaczepili Ewę kilkanaście minut wcześniej. Kobieta powiedziała policjantom, że rozpoznała jednego z nich. Miał on na imię Sebastian. Był to mężczyzna, którego znała z osiedla, na którym dawniej oboje mieszkali. A co za tym idzie, on znał też ją i tak jak już wcześniej powiedziałam, miał złą opinię w społeczeństwie. I z tego powodu Magda bała się wcześniej powiedzieć, że widziała na tym wiadukcie właśnie jego. A szczególnie po tym, jak policjanci puścili Sebastiana i jego kolegę wolno, po zaledwie kilkuminutowej rozmowie. A przecież dobrze wiedzieli, jak nachalnie Sebastian zachowywał się w stosunku do Magdy. Próbował wówczas wyciągnąć z niej informacje o tym, czy widziała na tym wiadukcie kogoś konkretnego i wmówić jej, że nie mogłaby nikogo zobaczyć z takiej odległości i w takiej ciemności. Magda wówczas czuła, że Sebastian próbował ją zastraszyć. Ale obecni na miejscu policjanci nie zinterpretowali tej sytuacji w ten sam sposób jak ona i puścili mężczyzn wolno. Jeszcze wtedy, już po ich odejściu, Magda mogła powiedzieć policjantom o swoich podejrzeniach. Jednak obawy przed tym, że będący na wolności lokalny złodziejaszek zechce się na niej zemścić, zwyciężyły i postanowiła milczeć. Miała bowiem nadzieję, że działania śledczych na miejscu tragedii pozwolą na zebranie takich śladów, które zaprowadzą ich do sprawców bez udziału Magdy. Zdaniem kobiety Sebastian nie był tym, który wypchnął ofiarę z wysokości. On stał z boku i jedynie nie reagował na to, co robi jego towarzysz. A tym towarzyszem był właśnie ten mężczyzna, którego chwilę po tragedii widziała kitrającego się za wiaduktem i obserwującego sytuację z dystansu. To właśnie on miał grać główną rolę w tym tragicznym zdarzeniu i to on miał unieść Ewę i zrzucić z mostu. Przede wszystkim rozpoznała go po kurtce i po czapce. Tak, dobrze słyszycie, po kurtce i po czapce. Było ciemno, co prawda świeciły latarnie, ale i to światło nie było przecież doskonałe. Światek widziała tego mężczyznę z daleka, ale jednak widziała i rozpoznała go dlatego, że miał ciemną kurtkę i czapkę, co wydaje się być dość niezwykłe. Ale Magda i Kamil trzymali się tej wersji. I wkrótce pojawili się na komisariacie policji, gdzie odbyło się okazanie. I wówczas Magda bez zastanowienia wskazała dwóch mężczyzn jako tych, którzy 11 listopada 2003 roku około północy pozbawili życia Ewę. A właściwie to jeden z nich. Drugi był biernym obserwatorem wydarzeń i po prostu nie zrobił nic, aby dziewczynie pomóc. Naturalnie jeden z nich to Sebastian, a drugi to jego kolega, 21-letni Łukasz. I o ile Sebastian faktycznie miał kiepską opinię i wcześniej już miał zatargi z prawem, tak Łukasz był normalnym, młodym mężczyzną, do tej pory posiadającym dobrą opinię i żadnych problemów prawnych. Udało się potwierdzić, że ci mężczyźni nie znali wcześniej Ewy. Obaj utrzymywali też, że nie mieliby powodu, aby ją zabić, ale policjantom zeznania Magdy i Kamila wystarczyły, aby zatrzymać mężczyzn już w areszcie. Mimo, że żaden z nich nie przyznał się do winy. Obaj zaprzeczali, żeby mieli znaleźć się z Ewą na wiadukcie w tym samym momencie.
Ich zdaniem przyszli na miejsce tragedii kilkanaście minut po świadkach, którzy jako pierwsi zawiadomili policję. Wracali z centrum miasta, gdzie wcześniej spożywali posiłek w jednym z punktów gastronomicznych. Obaj wypili też po kilka piw i głównie płacił za nie Sebastian, bo Łukasz nie miał żadnej gotówki. Cóż, to wyznanie pozwoliło później prokuraturze ustalić najbardziej prawdopodobny przebieg wydarzeń. W akcie oskarżenia padły zarzuty dla Łukasza jako tego, który dopuścił się zabójstwa z zamiarem bezpośrednim. Jego kolega, Sebastian, usłyszał zarzuty składania fałszywych zeznań i niepowiadomienie organów ścigania o popełnionym przestępstwie, mimo że był tego bezpośrednim świadkiem. Proces rozpoczął się w lipcu 2004 roku i toczył się przed Sądem Okręgowym w Kielcach. Głównym dowodem przeciwko Łukaszowi i Sebastianowi były zeznania Magdy i Kamila. Zostały one uznane za wiarygodne przede wszystkim dlatego, że świadkowie składali je w obecności psychologów i psychiatrów. I ci ocenili, że nie kłamią, są ludźmi o wysokiej kulturze osobistej i moralności, a fakt, że zapamiętali tak wiele szczegółów, pomimo że sprawcę widzieli z daleka i to w ciemności, tłumaczono ich wyjątkową spostrzegawczością. Poza tym świadkowie byli kilkukrotnie pytani przez śledczych, a później również przez sąd, czy zdają sobie sprawę z tego, że jeśli nie mówią prawdy, ich zeznania mogą pogrążyć niewinnych ludzi i przyczynić się do ich długoletniej izolacji w więzieniu. Magda i Kamil konsekwentnie podtrzymywali swoje słowa. Z oskarżonymi nie łączyło ich nic, oprócz tego, że kojarzyli Sebastiana z widzenia. A więc i teoretycznie nie mieli powodów, żeby chcieć ich pogrążyć. Zdaniem śledczych, to co jeszcze znacząco obciążało tych mężczyzn, to fakt, że nachalnie wypytywali świadków o to, co widzieli. Tak jakby chcieli mieć pewność, że nie zostaną rozpoznani, a jeśli jednak okazałoby się, że świadkowie ich rozpoznali, to chcieli działać szybko, żeby ich zastraszyć, zanim powiedzą policji prawdę. Zdaniem śledczych to był błąd, że wrócili na miejsce zdarzenia. Gdyby się tam nie pojawili, świadkowie pewnie nigdy by ich nie wskazali. Świeżo po zbrodni rozpoznali sprawcę po ubraniu, natomiast nie było szans na sporządzenie jakiegoś bardziej konkretnego rysopisu, a więc zapewne oskarżonym uszłoby wszystko na sucho. To, co jeszcze mogło przemawiać za winą Łukasza, to fakt, że w miarę upływu czasu niektóre fakty jego wersji wydarzeń wydawały się być sprzeczne. Raz twierdził, że wraz z Sebastianem pojawili się pod wiaduktem już w momencie, kiedy była tam i policja, i karetka. Innym razem mówił, że przyszli tam kilka minut po pierwszych świadkach zdarzenia, a więc jeszcze zanim służby zdążyły dojechać. Mężczyźni wzięli też udział w wizji lokalnej, gdzie mieli zaprezentować swoją wersję przebiegu wydarzeń tej tragicznej nocy. Dało się zauważyć wówczas, że oskarżeni nie do końca się ze sobą zgadzają. Obaj wprawdzie twierdzili, że przyszli pod ten wiadukt już po tragedii, ale na przykład nie byli w stanie zgodnie i jednoznacznie ocenić, w jakiej odległości od ciała się znajdowali i gdzie każdy z nich stał. Podczas wizji swoją wersję przedstawili też Magda i Kamil i to wtedy ostatecznie próbowano ustalić, czy para z takiej odległości, w jakiej znajdowała się od oskarżonych, mogła ich na tym wiadukcie rozpoznać. Ale czy podczas tej wizji lokalnej też udało się to potwierdzić, to takiej informacji już nie znalazłam. Prokurator przed sądem przedstawił prawdopodobną wersję wydarzeń, według której Ewa była przypadkową ofiarą Łukasza. Dlatego, że młody mężczyzna nie miał żadnych pieniędzy, a kiedy zobaczył młodą kobietę samotnie idącą ciemną nocą po chodniku, postanowił wykorzystać tę sytuację. Podszedł więc do niej, próbował wyrwać jej torebkę, a za znalezione w niej pieniądze chciał odwdzięczyć się koledze za wcześniejsze zakupy i tym razem on chciał zapłacić za piwo. Jak się skończyła ta historia, to już wiemy. Ale jaki był motyw zbrodni? Tego nie udało się ustalić. Nie wiadomo, dlaczego Ewa zginęła, dlaczego sprawca postanowił ją zrzucić z tak dużej wysokości. Niemniej prokurator uznał, że mężczyzna ten doskonale musiał zdawać sobie sprawę z tego, że kobieta tego upadku nie przeżyje. Łukasz i Sebastian, jako że nie przyznawali się do winy, zostali poddani badaniom na wykrywaczu kłamstw. W
Wówczas okazało się, że na pytania związane z ofiarą obaj mężczyźni reagują bardzo emocjonalnie. Wyniki badań świadczyły o tym, że nie udzielali prawidłowych odpowiedzi na pytania związane z nocą z 11 listopada. Przytoczę teraz taki dialog, który znalazłam w archiwum Gazety Wyborczej, a który miał miejsce na sali sądowej. Czy są takie drobne przestępstwa, które pan popełnił, o których nikt nie wie i nigdy się nie dowie? Zapytał sędzia. Tak, odpowiedział oskarżony. Czy zdarzyło się, że pan kogoś pobił i nie było żadnych konsekwencji? Kontynuował sędzia. Biłem się kilka razy, przyznał B. B od pierwszej litery nazwiska Łukasza. Na takie same pytania w badaniu wariografem powiedział pan nie i wariograf wykazał, że pan kłamał. Odkrył karty sędzia. Tak, skłamałem, przyznał oskarżony. A następne dwa pytania brzmiały, czy pan zrzucił dziewczynę i czy był na wiadukcie? Pan powiedział nie, wariograf, że tak, ujawnił sędzia. Wariograf się myli, stwierdził oskarżony. W sprawie zeznawał jeszcze jeden świadek. Okazuje się bowiem, że kłótnie kobiety i dwóch mężczyzn tuż przed tragedią słyszał mężczyzna pracujący na kolei. Nie był w stanie jednak określić, z którego miejsca dochodziły odgłosy, bo pomimo, że ten wiadukt znajdował się w pobliżu, to mężczyzna ten nie miał z miejsca swojej pracy widoku na niego. Nie pamiętał też, aby słyszał jakieś wołanie o pomoc, jakieś krzyki niepokojące, dźwięki, bo gdyby słyszał, to by na pomoc ruszył. Kiedy odgłosy, jak mu się wydawało, kłótni ustały, pomyślał po prostu, że towarzystwo się rozeszło. Zorientował się, że stało się coś bardzo złego, kiedy dostrzegł światła policyjnych radiowozów i usłyszał sygnał karetki. Jego zeznania zatem trochę kłócą się ze słowami Magdy i Kamila, którzy zaznaczyli, że Ewa kilkukrotnie wołała o pomoc. Ale być może jest to spowodowane tym, że znajdowali się znacznie bliżej niż pracownik kolei i mogli usłyszeć rozmowę dużo wyraźniej. W procesie pojawiła się też biegła, która pobierała ślady daktyloskopijne z rzeczy osobistych Ewy, m.in. z jej torebki. Pamiętajmy, że to właśnie za tę torebkę ciągnął sprawca. Żadnego z badanych śladów nie udało się przypisać oskarżonemu Łukaszowi. Sąd zaproponował więc, aby poddać te rzeczy ponownym badaniom, tym razem pod kątem wyodrębnienia DNA, a więc pobrać z nich nie tylko odciski palców, ale też inne ślady biologiczne, jak jakieś wydzieliny typu ślina czy pot. Wówczas okazało się, że rzeczy Ewy zostały już zwrócone rodzinie, a rodzina dotykała tych rzeczy. Nie miało już zatem sensu badanie ich, bo prawdopodobnie wszystkie ślady zostały już całkowicie zatarte. Odzież Łukasza została zabrana do badań, żeby sprawdzić, czy jakieś włókna, na przykład z jego kurtki czy czapki, nie znajdowały się na ciele bądź odzieży ofiary. Nie znaleziono żadnej zgodności. W wyniku zaniedbań śledczych okazało się też, że spod paznokci Ewy nie został pobrany żaden materiał do badań. Sąd nakazał natychmiast przeprowadzić badania i porównać materiał genetyczny zabezpieczony pod paznokciami ofiary z materiałem genetycznym oskarżonego Łukasza. Nie było zgodności. Pod paznokciami Ewy znajdowało się DNA innego mężczyzny. Ale kim on był, tego już nie drążono. W mowie końcowej obrońcy mężczyzn bronili niewinności swoich klientów, utrzymując, że złodzieje kradną, a nie zabijają. I żaden z oskarżonych nie miał interesu w pozbawieniu Ewy życia. Adwokat Łukasza próbował także wskazać sądowi osobę znacznie bardziej podejrzaną w tej sprawie, a mianowicie byłego chłopaka Ewy. Alibi mężczyzny przecież nie zostało potwierdzone, a ponadto śledztwo wykazało, że był on prawdopodobnie ostatnią osobą, z którą kobieta miała kontakt osobisty, zanim znalazła się na wiadukcie. Sam Łukasz w swoim ostatnim słowie wciąż zapewniał o swojej niewinności i dodał, że nie jest zdolny do tego, aby w tak okrutny sposób skrzywdzić człowieka. Rok po rozpoczęciu się procesu Sąd Okręgowy w Kielcach wydał wyrok, skazując Łukasza na 25 lat pozbawienia wolności, tym samym uznając go winnym zarzucanego mu czynu. Jego kolega Sebastian za przedstawione jemu zarzuty usłyszał wyrok 5 lat pozbawienia wolności. Sąd orzekł, że nie ma wątpliwości co do winy skazanych.
Badanie na wykrywaczu kłamstw pokazało, że Łukasz jest wręcz klasycznym przykładem osoby winnej, która twardo idzie w zaparte, a jej kłamstwa obnażają wyniki tego badania. Na bezpośrednie działanie sprawcy wskazywał chociażby fakt, że Ewa próbowała bronić się i walczyć o życie. Wyrywała się, kiedy już wisiała nad barierką. Cały czas wołała o pomoc. Sprawca mógł wtedy zrezygnować ze swojego zamiaru, a jednak tego nie zrobił. W uzasadnieniu wyroku sąd zwrócił się także do Sebastiana, uznając, że to przez jego bezczelność zostali schwytani. Bo to właśnie jego pomysłem było wrócić na miejsce zbrodni i wybadać teren. Czy ktoś coś słyszał, widział i jeśli tak, to co i ile. Przypomniał o tym, że to nie pierwszy raz, gdy pewność siebie zgubiła Sebastiana. W przeszłości brał udział w innym przestępstwie, znacznie lżejszego kalibru i wówczas też pogrążył swoich kolegów swoim zuchwałym zachowaniem. Między innymi też ponownie pojawił się na miejscu przestępstwa. Sąd powiedział do Łukasza, że powinien podziękować koledze, bo to właśnie za jego sprawą odsiedzi w więzieniu 25 lat. Zarzucił także opieszałe działanie śledczym, którzy zamiast porządnie od początku wziąć się do pracy, skupiali się na mniej ważnych wątkach. Wiele czasu bowiem stracono chociażby na maglowaniu byłego chłopaka Ewy. Śledczy byli niemal pewni jego winy i dopatrywali się w tym zabójstwie wątku romantycznego, odrzucając alibi, które podał zarówno on, jak i podtrzymali je jego najbliżsi. Zdaniem sądu nie było powodu, aby nie potraktować zapewnień Adama i jego rodziny poważnie. Poza tym śledczy działali bardzo chaotycznie i od początku popełniali mnóstwo błędów. Na przykład pierwszym z nich było niezabezpieczenie terenu, gdzie doszło do tragedii, przez co przechodnie mogli swobodnie tamtędy przechodzić i niszczyć potencjalne ślady. Kolejnym karygodnym błędem było to, że nie zlecono badań rzeczy osobistych Ewy pod kątem wyodrębnienia z nich kodu genetycznego sprawcy i oddanie tych rzeczy rodzinie, przez co ślady zostały zatarte. No i co chyba najbardziej kuriozalne, śledczy nie dostarczyli do sądu dokumentacji fotograficznej miejsca zbrodni. Zrobił to sam oskarżony Łukasz. Śledczy nie tyle zapomnieli te zdjęcia dostarczyć, co zapomnieli je w ogóle zrobić. Kolejnym zarzutem w ich stronę było pozwolenie oskarżonym odejść z miejsca zdarzenia, pomimo ich dziwnego i podejrzanego zachowania. Dodatkowo sąd nakazał Łukaszowi wypłacenie rodzicom Ewy zadośćuczynienia w kwocie 5000 zł. Ojciec ofiary, występujący w procesie jako oskarżyciel posiłkowy, choć zdawał sobie sprawę z tego, że żaden wyrok nie wróci życia jego córce, to poczuł ulgę. Chociażby przez wzgląd na to, że przez najbliższe lata oprawcy jego córki nie skrzywdzą już nikogo więcej. Wniesiona przez obrońców mężczyzn apelacja nie przyniosła dobrych wieści dla skazanych. Wyroki zostały podtrzymane i stały się prawomocne. Choć nie zgadzali się z nimi ani skazani, ani obrońcy, ani przede wszystkim mama Łukasza. Kobieta cały czas walczyła o to, aby wyrok skasował Sąd Najwyższy. I nadarzyła się okazja do tego, aby to mogło się faktycznie stać. Bowiem 2 lata po usłyszeniu prawomocnego wyroku pojawiły się nowe okoliczności. Pacjent szpitala neuropsychiatrycznego w Kielcach zadzwonił na policję ze szpitalnego telefonu i poinformował, że to on 11 listopada 2003 roku wyrzucił 28-letnią Ewę z wiaduktu. Kiedy mama Łukasza dowiedziała się o tym, od razu wystąpiła z wnioskiem do Sądu Najwyższego. Sprawę zaczęto badać, choć bez wszczęcia postępowania. Pacjenta szpitala neuropsychiatrycznego postanowiono przesłuchać w roli świadka, który może posiadać istotne informacje. Mężczyzna jednak po jakimś czasie odwołał swoje przyznanie do winy. Tłumaczył swoje zachowanie złym stanem zdrowia. Leczenie, które zastosowano u niego w szpitalu, szybko przyniosło efekty. A kiedy stan zdrowia pacjenta znacznie się poprawił, ten całkowicie zmienił zeznania. Nie miał nic wspólnego ze sprawą zabójstwa Ewy. Prokuratura to odwołanie przyznania do winy zaakceptowała. Nie przeprowadzono żadnych badań, żeby chociażby wykluczyć dla całkowitej pewności, czy materiał genetyczny spod paznokci ofiary pasował do DNA tego mężczyzny. Ale to jeszcze nie koniec. W 2008 roku pojawił się kolejny mężczyzna,
tym razem świadek zdarzeń. Zgłosił się na policję, aby złożyć zeznania, ale zanim to zrobił, skontaktował się najpierw z mamą Łukasza i to jej zdał relację jako pierwszej, z tego co widział. Gdy pani Zofia opowiedziała 48-letniemu mężczyźnie historię swojego syna, który zdaniem wszystkich najbliższych, czy to rodziny, czy znajomych, został niesłusznie oskarżony i skazany, świadek podjął decyzję, że zezna to wszystko w obecności policji i prokuratury. Jego wersja wydarzeń znacznie różniła się od tej, którą podawali pierwsi świadkowie, czyli Magda i Kamil. Mężczyzna ten przede wszystkim sytuację obserwował z innej perspektywy niż Magda i Kamil, bowiem on znajdował się na wiadukcie w tym samym momencie, w którym znalazła się na nim Ewa. Szła z przeciwnej strony. W pewnym momencie się minęli. Chwilę potem do kobiety podszedł jakiś mężczyzna. Co ważne, był to tylko jeden mężczyzna i jego kontakt z kobietą dawał świadkowi pewność, że para doskonale się znała. Widział, jak się obejmowała, bo po prostu się obrócił i przez chwilę się jej przyglądał. Wyglądało na to, że była ze sobą blisko. Zanim usłyszał krzyki, zobaczył, jak mężczyzna podnosi kobietę do góry. Świadek wtedy nie zdawał sobie sprawy, że kobieta ta była w niebezpieczeństwie. Co prawda słyszał wcześniej podniesione głosy, tak jakby para się ze sobą kłóciła, ale za chwilę te głosy ustały i zapadła kompletna cisza. Sytuację, gdy mężczyzna podniósł kobietę, świadek odebrał jako romantyczną scenę, a nie zamiar zabójstwa. O tym, że doszło do tragedii, przekonał się kilka sekund później, gdy zauważył zbiegającego z wiaduktu w kierunku ulicy Jagiellońskiej mężczyznę. Wówczas świadek zszedł już z wiaduktu i stał na dole. To, co jeszcze udało mu się wychwycić z tego wieczoru, to właśnie parę ludzi stojących przy schodach prowadzących na wiadukt od strony ulicy Żelaznej i dwóch mężczyzn w okolicy tego wiaduktu, ale nie na nim, a pod nim. Byli oni pijani i zachowywali się dosyć głośno. Wychodzi na to, że mowa była o Łukaszu i Sebastianie. Prokuratura oczywiście zbadała ten wątek na polecenie Sądu Najwyższego, ale wątpliwości budził fakt, że świadek zgłosił się tak późno, bo aż 5 lat po tragicznych wydarzeniach. Dlaczego nie zrobił tego od razu? Mężczyzna wyjaśniał, że wówczas miał problemy w życiu osobistym i nie miał do tego głowy. Był jednak pewny, że na wiadukcie wtedy widział Ewę i nieznajomego mężczyznę. Rozpoznał kobietę m.in. po ubraniu. Jeśli chodzi o to, skąd jego przekonanie, że tym towarzyszącym jej mężczyzną i jednocześnie jej zabójcą nie był Łukasz, świadek był przekonany, że Łukasza widział wtedy pod wiaduktem, w towarzystwie kolegi, a nie na wiadukcie w towarzystwie Ewy. Zeznania te jednak budziły wiele wątpliwości. Nie tylko przez wzgląd na to, że świadek odezwał się tak późno oraz nie tylko dlatego, że zanim zgłosił się na policję, rozmawiał z mamą Łukasza, a jak wiemy, kobieta od lat szukała jakiegoś punktu zaczepienia, aby śledztwo zostało poprowadzone jeszcze raz i tym razem sprawiedliwie. Również dlatego, że 11 listopada 2003 roku pogoda nie dopisywała. Nie dość, że było ciemno, to widoczność utrudniała również mgła. Trudno było uwierzyć, że po tylu latach świadek tak szczegółowo pamiętał to, co działo się tragicznej nocy. Prokuratura zdecydowała się jeszcze raz przesłuchać mężczyznę, tym razem w obecności psychologów i psychiatrów, którzy mieli ocenić, czy świadek nie konfabuluje. Jako że wiadomo, że sprawa nie ruszyła wówczas do przodu, prawdopodobnie wiarygodność świadka została podważona. Mimo wszystko pani Zofia nie poddała się. Wciąż szukała drogi, którą mogłaby dowieść niewinność swojego dziecka. Więcej bowiem było dowodów na jego niewinność, niżeli dowodów na jego winę. Lata później, bo w 2014 roku w programie publicystycznym emitowanym na Polsacie Państwo w Państwie poruszono sprawę Łukasza. Odcinek nosił tytuł „To nie morderca siedzi w więzieniu?”. Skupiono się w tym materiale na tym, aby wskazać błędy w śledztwie, wszelkie wątpliwości i niespójności, a także absurdy i takie okoliczności sprawy, których sąd nie rozważył na korzyść Łukasza. Ja nie dotarłam do nagrania wideo, a jedynie do skrótowego opisu tego odcinka, na podstawie którego wyciągnęłam właśnie takie wnioski. Podsumowując, Magda, pierwszy i najważniejszy świadek w sprawie, początkowo złożyła zeznania, według których nie rozpoznała sprawcy. Dokładnie 35 dni później zdecydowała się te zeznania zmienić,
wówczas wskazała na Łukasza i Sebastiana. Twierdziła, że zapamiętała ubiór sprawcy i jego sylwetkę, bo ten akurat stał pod latarnią, która doskonale go oświetlała. Jej zeznania były głównym dowodem w sprawie. Zeznań świadka, który po latach zgłosił się na policję, nie wzięto pod uwagę, bo prawdopodobnie uznano, że nie mógł widzieć w tak mglistą noc tak wielu szczegółów. Dlaczego więc Magda mogła, a on nie? Ani na miejscu zbrodni, ani na ciele, odzieży czy innych rzeczach osobistych, nawet na torebce Ewy, którą zabójca kobiety próbował jej wyrwać, a więc musiał jej dotykać, i to zapewne obiema rękami, nie zabezpieczono żadnych odcisków linii papilarnych ani śladów DNA pasujących do Łukasza. Materiał biologiczny spod paznokci Ewy również nie wykazał zgodności z materiałem genetycznym skazanego. Przeciwko niemu świadczyły zeznania pierwszych świadków i badanie wariografem, które, jak wiemy, nigdy nie jest dowodem w sprawie. W tej sprawie jednak wynik tego badania miał wpływ na wyrok, choć być może sąd bezpośrednio tego nie przyznał. To, że Łukasz i Sebastian pojawili się w miejscu zbrodni i zaczepiali Magdę, nie dowodzi ich winy w żadnym stopniu i nie powinno się tego traktować jako dowód. Reportaż w programie telewizyjnym przyniósł jakiś efekt, bo trafił na niego prawnik i polityk Janusz Wojciechowski, który przyjrzał się tej sprawie bliżej i postanowił zwrócić się do Sądu Najwyższego ze swoimi ustaleniami i obserwacjami. Wciąż jednak sprawa nie ruszyła z miejsca. Rodzina i bliscy Łukasza prowadzą stronę na Facebooku poświęconą tej sprawie. Możecie ją wyszukać pod nazwą Niewinnie Skazany. Jest to strona nie tylko prowadzona dla Łukasza, ale też dla Ewy, aby uczcić jej pamięć i zdaniem rodziny, aby sprawiedliwości stała się zadość, żeby właściwy człowiek odpowiedział za zabójstwo. Ostatnia aktualizacja pojawiła się tam w 2020 roku, a jakieś konkretniejsze informacje w 2018 roku. Nic jednak nie wiadomo o tym, aby bliskim udało się cokolwiek zdziałać w sprawie Łukasza. Podziwiam ich upór i pewność co do niewinności skazanego. Podziwiam też upór Sądu Najwyższego, który, choć badał wszelkie podsunięte przez rodzinę i bliskich Łukasza nowe tropy, informacje oraz ich wątpliwości, to wciąż nie zdecydował się na uchylenie prawomocnego wyroku i ponowne przeprowadzenie procesu, nie wspominając już o uniewinnieniu. A jeśli Łukasz rzeczywiście jest niewinny, to właśnie mija 19 lat, odkąd pokutuje za czyjąś zbrodnię. Oczywiście nie mi decydować, czy Łukasz jest winny, czy nie. Uważam jednak, że choćby ze względu na te wszystkie błędy i te wszystkie wątpliwości, powtórny proces, tym razem przeprowadzony należycie, po prostu mu się należy. To już jest wszystko, co miałam Wam dzisiaj do powiedzenia. Linki do źródeł zostawiam Wam, jak zawsze, w opisie odcinka. Polecam Wam zajrzeć do tych źródeł i przede wszystkim przeczytać sobie felieton pana Janusza Wojciechowskiego, w którym moim zdaniem bardzo trafnie punktuje to, jakie uchybienia pojawiły się i w śledztwie, i w procesie. Koniecznie podzielcie się swoim zdaniem na temat tej sprawy. Czekam na Wasze komentarze. Tymczasem ja już się z Wami żegnam, przytulam każdego, kto dzisiaj tego potrzebuje, i mam nadzieję, że słyszymy się niebawem.